Może wysłać 1000 sms-ów i to nawet bez dotykania swojego telefonu. Cześć, dzisiaj porozmawiamy na temat masowej wysyłki SMS-ów i to na pełnym automacie, no, ponieważ jako programiści możemy pisać różnego rodzaju skrypty, możemy pisać różnego rodzaju automatyzacje, które będą ułatwiały nam tą naszą pracę. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą właśnie jedną z takich moich automatyzacji, która niewątpliwie ułatwia moje codzienne życie, a mianowicie będzie to automatyzacja, która wysyła mi SMS-y do moich potencjalnych klientów. Okazało się, że w ostatnim Czasie moja praca w dużej mierze polega na tym, że spotykam się z klientami oraz z potencjalnymi klientami, czyli mamy dużo różnego rodzaju spotkań. Na no spotkaniach, jak to spotkania mogą się odbyć, tylko jeżeli będą na nim zainteresowane osoby. No a my jesteśmy tylko ludźmi. Czasami zapominamy o tym, że z kimś się umówiliśmy, czasami wyskoczy nam coś innego, i właśnie dlatego tak ważne są te powiadomienia. Jeżeli chodzi o moje takie codzienne powiadomienia, to najczęściej korzystam z kalendarza, korzystam z kalendarza. Google'owego, i tam mam odpowiednie powiadomienie. Powiadomienie, które wyskakuje mi na moim telefonie, ale również <noise> wyskakuje mi w ramach mojej przeglądarki, więc dostaję tą krótką informację, że gdzieś tam muszę się zjawić. Natomiast jeżeli chodzi o klientów, szczególnie jeżeli mamy jakieś otwarte spotkania, gdzie tych osób może przyjść więcej, to no przecież nie będziemy do każdego osobno się odzywali i przypominali mu, słuchaj, Tomek, mówiłeś się ze mną na spotkaniu. No nie, takie rzeczy też musimy tutaj automatycznie. I właśnie jedną z rzeczy, którą możemy zrobić, jest przygotowanie takich automatycznych SMS-ów. Także pierwszy krok, który w ogóle musimy zrobić, no to jest zebranie SMS-ów do powiadomień. Zrobimy to na przykładzie jednego z naszych spotkań. Tutaj spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, jak zostać programistą, no i dostajemy tutaj takie podpowiedzi, jak możemy zrobić to szybciej, jak możemy zrobić to lepiej. To, co natomiast najbardziej nas teraz interesuje, to sam ten aspekt powiadomień, czyli zbieramy informacje o osobach zainteresowanych tym spotkaniem, podajemy tutaj imię, podajemy adres e-mail, no i właśnie ten nasz numer. Telefonu, na który będziemy za chwilę wysyłali sms -y. Czyli to jest pierwszy krok. Ale co dzieje się tak naprawdę pod spodem? Tutaj mamy zwykły formularz w HTML-u, który został zintegrowany z moim kontem w ramach ConvertKit, czyli takiej platformy, która pomaga nam zarządzać adresami e-mail i w razie czego robi tutaj te, te wysyłki. Więc klikamy tutaj dołącz teraz i informacja zostaje przekazywana przez API do systemu ConvertKit. Tutaj można powiedzieć, że zaczynają się właśnie schody. A to przede wszystkim dlatego, że ile osób, ile użytkowników, tak naprawdę tyle różnych opcji, jak ten adres, jak ten numer telefonu mógł zostać podany. No i zobaczmy to na przykładzie. Jak ktoś mógł na przykład podać numer bezpośrednio czyli pisujemy tutaj 693 i tak dalej, ale ktoś mógł dodać prefiks 0, ktoś mógł dodać prefiks plus 48 może samo 48 ewentualnie prefiks wskazujący na kraj, ale z innego miejsca a nie tylko z Polski. Ja akurat dopiero zaczynam jakby pisać tą integrację, więc też uprościłem sobie tutaj niektóre scenariusze i na ten moment obsługuję tylko i wyłącznie numery, które będą z, z Polski no bo przede wszystkim z Takimi osobami współpracujemy. Także pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, jest to normalizacja danych, które do nas przychodzą. I jak to zostało zrealizowane? Jesteśmy zintegrowani z naszym konwertkitem, czyli wysłaliśmy ten formularz do ich systemu. I w odpowiedzi, już jakby z innego miejsca z tego systemu, jeżeli oni wykryli, że dane zostały zapisane w ramach tego formularza, dostaniemy tutaj takie wywołanie webhooka, czyli inny, można powiedzieć, rest call do nas przyjdzie na ten konkretny adres, który nasłuchuje w, w tym miejscu. I tutaj dostaniemy już te dane osoby, która wysłała ten formularz. Dostaniemy tutaj adres e-mail, dostaniemy imię, czyli te rzeczy, które były w ramach tego formularza, ale dostaliśmy, też dodatkowe informacje, jak numer telefonu. No akurat, dla tego rekordu, ten numer telefonu jest pusty. Natomiast, gdyby tam były wprowadzone dane, rzeczywiście ten numer telefonu byśmy tutaj odebrali. Co tutaj się dzieje? Musimy te dane znormalizować. I robimy to właśnie w ramach kolejnego kroku. Działa to tak, że ten klocuszek został wywołany, to kółeczko. Tutaj przechodzimy zgodnie z tymi kropkami dalej do tego. Natomiast tutaj możemy dodać jakieś filtrowanie danych. No i właśnie, jak wygląda to filtrowanie danych? No analogicznie jak robimy to w jakimkolwiek innym języku programowania natomiast no, wygląda tutaj to odrobinę inaczej przede wszystkim ze względu na to jak zostało to zapisane ale warunki są analogiczne czyli jeżeli to pole nie będzie równało się pustej wartości czyli jeżeli nie będzie puste i jeżeli to pole czyli znowu nasz numer telefonu nie będzie zaczynało się od plusika to tylko wtedy przejdzie do kolejnego czyli do tego dla nas oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli nie było tego prefiksu, no to my chcemy dodać ten prefiks. Czyli można powiedzieć tak aktualizacja danych na bazie danych. Tylko, że jak na bazie danych zazwyczaj robiliśmy to ręcznie z czyli na przykład update i podajewaliśmy warunki, tak tutaj robimy to w ramach tego klosuszka. Co aktualizujemy? Dodajemy prefiks plus 48 do naszego numeru telefonu. No i jeszcze musimy powiedzieć, który rekord chcemy zaktualizować, czyli właśnie ten. Więc tutaj dodaliśmy, można powiedzieć, ten warunek where, jeżeli już porównujemy to do naszej bazy danych. I to był pierwszy krok. Można powiedzieć, że wszystko jest ok, natomiast podczas testów okazało się też, że no wcześniej były już jakieś dane i zazwyczaj jak wprowadzamy takie rzeczy do naszego systemu, to właśnie musimy zrobić tak zwaną migrację danych, czyli musimy obsłużyć te rekordy, które były już wcześniej. Akurat w moim wypadku ta migracja danych wygląda dosyć prosto, ale no, moglibyśmy zastosować bardzo podobne rzeczy, gdybyśmy tych danych mieli więcej albo musielibyśmy bardziej je przygotować. Jak to wygląda w takim razie w moim wypadku? Pierwszy krok. Pobieram te wszystkie informacje, które były już na bazie Danych, czyli ten pierwszy klosuszek wygląda inaczej. Pobieramy wszystkie rekordy. Znowu pod spodem odwołujemy się do naszego api restowego, ale już z konwertkita. Dostaliśmy tutaj rekordy. Powiedzmy, że to zwróciłoby na listę 100, 200 rekordów, więc będziemy tutaj iterowali po tych rekordach. Dla każdego jednego rekordu zostanie to wywołane. Ale tu pod spodem mamy też to filtrowanie, dokładnie to filtrowanie, które omawialiśmy sobie wcześniej, i tylko te rekordy, które będą pasowały do naszego wzorca, będziemy je aktualizowali. Aktualizacja wygląda analogicznie, jak mieliśmy wcześniej, czyli przygotowaliśmy nie tylko te dane, co na bieżąco są dodawane, ale też wszystkie te, które były już wcześniej zebrane w ramach naszej bazy danych. Więc Dane mamy już przygotowane, no to co nam zostało, to teraz wysłać już konkretnie nasze SMS. -y. I za to jest odpowiedzialna ostatnia można powiedzieć też najciekawsza z naszych migracji, którą dzisiaj sobie omówimy. Pierwszy krok, musimy podjąć decyzję, kiedy te informacje będziemy e, wysyłali. No i to możemy zdefiniować w tym miejscu. To jest akurat data mojego ostatniego uruchomienia, dlatego że zdecydowałem się tutaj wysłać te SMS-y tylko i wyłącznie jeden raz. W razie czego moglibyśmy to sobie ustawić, na przykład, że chcemy to wysyłać cyklicznie. Jeżeli mamy spotkanie raz w tygodniu, to moglibyśmy na sztywno ustawić, że powiedzmy co wtorek o 19 wysyłamy takie e, powiadomienie. No, i dostaliśmy nasze rekordy. Kolejne wywołanie API powiedzmy, że to zwróciło nam 1000 rekordów zobacz, że tutaj mamy jeszcze zdefiniowany limit do 10 tysięcy więc potencjalnie możemy tutaj rzeczywiście dostać te wszystkie dane natomiast my nie potrzebujemy aż takiej dużej ilości tych rekordów, szczególnie że pobieramy tutaj całego użytkownika więc pobierzemy jego adres e-mail pobierzemy jego imię i dodatkowe informacje o tym użytkowniku a my chcemy tylko i wyłącznie sam numer telefonu i to jeszcze chcemy je pogrupować po w jednym ciągu znaków poprzedzone przecinkami, rozdzielone przecinkami. I to właśnie robimy naszym kolejnym agregatorem, czyli kolejnym tym klocuszkiem, i to dokładnie nam robi. Czyli zamiast tej listy tysiąca użytkowników, dostaniemy jeden ciąg znaków, numery telefonów. Tutaj pobieramy sobie numer telefonu rozdzielone. Przecinkiem. I dokładnie w takim formacie możemy wywołać kolejny API, już API bezpośrednio odpowiedzialne za wysyłanie naszych SMS-ów. Ja akurat integruję się z SMS-API, -y znowu kolejne API, znowu kolejne wywołanie RESTowe i zobacz, że w ten sposób większość tak naprawdę takich integracji jesteśmy w stanie zrealizować. Dane sobie przygotowaliśmy, to musimy przekazać teraz odpowiednie parametry do naszego nowego wywołania. Pierwsza rzecz. No to, co będziemy chcieli wysyłać, czyli ta informacja, która dojdzie tak, w naszym SMS-ie do naszych y, użytkowników, do kogo, czyli to, co sobie przygotowaliśmy tutaj, po przecinku nasze numery, no i dodatkowa już konf konfiguracja, czyli m.in. to, jako kto się podpisujemy, kto będzie wysyłał te nasze y, 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 SMS-y. I tutaj na tym można powiedzieć kończy się ta nasza podstawowa integracja, ale doszły nam jeszcze tutaj dwa dodatkowe klocuszki. To jest odrobinę ciekawszy przypadek, dlatego też to sobie omówimy. Zobacz, że jeżeli przyciągnę tutaj standardową opcję. Dodajmy moduł. O właśnie. To te dwie ścieżki różnią się od siebie. Ta pełna sugeruje nam taki standardowy, normalny przepływ w naszej integracji. Natomiast tutaj te puste kropeczki sugerują, że to jest inny przepływ, a w naszym wypadku jest to konkretnie przepływ odpowiedzialny za obsługę błędów i standardowo w wszystkich naszych aplikacjach powinniśmy przewidzieć te sytuacje wyjątkowe. No bo przecież, jeżeli będziemy tutaj wywoływali zewnętrzny system, no to coś z tym systemem może być nie tak. Może po drodze na przykład będzie problem z połączeniem sieciowym, może ta usługa nie będzie przez pewien czas działała i jakoś chcemy to obsłużyć. No sobie na razie usuniemy. I co my wtedy robimy? Jeżeli rzeczywiście tutaj pójdzie coś nie tak, to ten przepływ przejdzie dalej do kolejnego klocuszka. Tutaj mamy wywołanie jeszcze jednego. Endpointu, i tutaj pod tym endpointem ukryta jest już moja inna integracja, czyli z jednego miejsca wywołałem inną e, integrację. I w ramach tej integracji, to co przede wszystkim robię, to wysyłam sobie informację, że coś jest nie tak, że poszło tutaj coś nie tak, e, i powiadamiam mojego bota w ramach e, naszego Discorda. Czyli na Discordzie po prostu dostanę informację: słuchaj, Tomek, coś jest nie tak z tą e, integracją, usernij, co się tam dzieje. No i kolejny kocuszek Ignore, czyli oznaczam, jakby ten przepływ, że mimo wszystko jest ok. Ja przechwyciłem tą informację, wysłałem sobie ten komunikat i możemy przejść tutaj dalej z tym przepływem. No i w ten sposób wysłaliśmy powiadomienia do naszych użytkowników. Użytkownicy są powiadomieni, a my mamy informacje też w historii tutaj, kogo konkretnie powiadomiliśmy. Tyle z mojej strony. Ja bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas miłej nauki programowania. I do usłyszenia.